Jesteśmy świeżo po egzaminie, w którym brały udział dzieci i osoby dorosłe. Był to egzamin dla osób, które trenują karate, ale też z tego, co widziałem po kolorze pasów, były to różne poziomy zaawansowania w tym treningu. Jak to wyglądało? Jakie emocje towarzyszyły przy tych zajęciach? No, był to pierwszy egzamin organizowany przez klub Adama Szableskiego. My przeprowadziliśmy ten egzamin razem z żoną, z Sigan Agnieszką Sypień. Poziomy były mniej więcej podobne, bo to były początki, mimo tych pasów pomarańczowych, ale to jest naprawdę początek drogi, najniższe stopnie, białe i pomarańczowe pasy, ale przygotowanie zawodników, młodych adeptów karate było na dobrym poziomie, odpowiadającym do stopni, które posiadają. Widziałem tutaj bardzo dużo emocji towarzyszyło wśród tych, w trakcie tych zajęć. Dzieci się denerwowały, czasami bardzo mocno to przeżywały. Jak sobie radzicie w takich sytuacjach, by ta trema, ten stres ich nie zablokował? No, jest to egzamin i każdemu egzaminowi towarzyszy jakaś tam trema. Przyjechali nowi ludzie, Adam opowiadał o tym, kto przyjedzie. No i dzieci się denerwowały, ale myślę, że początek, rozgrzewka, przeprowadzony trening, taki wstępny przed tą częścią teoretyczną spowodował to, że dzieci nie tylko i starsi podeszli do tego bardziej wyluzowani. Czyli nie było takiego spięcia, nie było widać po nim tego. Tak, ja też widziałem, że pomagaliście tutaj, podpowiadaliście, pokazywaliście prawidłowe ustawienie ciała, pozycje, które powinny towarzyszyć przy tych ćwiczeniach, które tutaj wszyscy wykonywali. To jest zawsze tak, że tak zachowujecie się podczas egzaminów, czy akurat z racji tego, że ten poziom zaawansowania tych uczestników był troszkę niższy, to warto pomóc, by łatwiej było im też przejść przez to wszystko? No, to jest egzamin, ale tutaj swoją wiedzą chcemy pokazać zdającym egzamin, wytknąć im błędy, tylko powiedzieć im, żeby tych błędów nie popełniały. I to jest taka standardowa procedura przy egzaminach, że zwraca się uwagę, bo ten egzamin to nie jest tylko to, że my mamy przeprowadzić egzamin na stopień, ale też oni mają coś wynieść z tego, czegoś się nauczyć. Tak, zwróciłem też uwagę, że wszyscy, którzy tutaj byli najbliżej was, przeważnie te osoby młodsze, bardzo dobrze reagowały właśnie na te podpowiedzi. Można powiedzieć, że ten stres gdzieś został faktycznie z tyłu głowy i mieliście na nich bardzo pozytywny wpływ. Te podpowiedzi wręcz sprawiały, że każde kolejne powtórzenie danego ćwiczenia było im, przychodziło im z dużą łatwością. I właśnie na tym to polega, bo nie chodzi o to, żeby tam wymagać od dziecka podać nazwę japońską, szczególnie na takim etapie, podać japońską skomplikowaną nazwę, żeby dziecko musiało znać tą technikę, no ale trzeba mu to pokazać, wytłumaczyć, pokazać, jak powinna być poprawnie wykonana i potem wymagać od niego tego, żeby on spróbował i zrobił to poprawnie na tyle, na ile potrafi to zrobić. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, bo też widziałem, notowaliście wszystkie te ruchy, pozytywnie ocenialiście, negatywnie ocenialiście. Co trzeba było umieć? Jak trzeba było tutaj się zaprezentować, by taki egzamin zaliczyć? No, przede wszystkim podstawowe techniki, które są wymagane na te stopnie, na które był przeprowadzony egzamin, ale też zaangażowanie dzieci, żeby to dzieci, no, czy nie tylko dzieci, wszystkie osoby, które brały udział w egzaminie, żeby się zaangażowały. No i było widać po wszystkich, że były te osoby zaangażowane w tym, żeby to dać siebie jak najwięcej, żeby te techniki były wykonywane z pełną mocą, ja to podkreślałem często, żeby włożyć tą siłę, żeby tam był ten power przy uderzeniach, przy blokach i to jest bardzo istotne. Tak, ja też zawsze się zastanawiałem, skąd podczas oglądania walk ten taki świst powietrza. Teraz już rozumiem, że to wynika też ze stroju, w którym te walki są toczone, bo rozumiem, że tak jak dzisiaj wszyscy byliście ubrani podczas tego egzaminu, to gdy są organizowane zawody w full kontakcie, w kata, czy jakkolwiek, to ci zawodnicy również muszą wystąpić właśnie w takim ubiorze. Tak, strój jest obowiązkowy, karategi białe. W takich trenujemy, w takich startujemy w zawodach, takich wykonujemy kata i walczymy, a świst to nie tylko ten strój, ale do tego trzeba jeszcze dodać odpowiednią szybkość i dynamikę, żeby to powstało, bo sama karatega nie powoduje tego, że jest ten świst, jeżeli się doda do tego te kilka tych czynników, czyli odpowiednia szybkość, dynamika, moc, to wtedy on powstanie. Tak, dzisiaj tutaj młodzi adepci karate zdawali egzamin, ale zdawali go w tej części praktycznej, tylko że z tego, co ja już gdzieś tam udało mi się uzyskać troszkę informacji na ten temat, to karate to też filozofia życia. Bardzo często tak też jest to przedstawiane przez wielu mistrzów, którzy prowadzą różne zajęcia. Jak to się odbywa w waszym wydaniu? Jak wy próbujecie tę filozofię przekazać tym młodym ludziom?
Przede wszystkim każdy nasz trening zaczyna się ceremonią taką ustaloną z Japonii. Ceremonia przyszła, jest zbiórka, medytacja przed treningiem, jest... Nie nazywa się trenera trenerem, tylko w zależności od stopnia, jaki ma, albo sensei, albo shihan, albo senpai, w zależności od tego. Jest przysięga dojo, która uczy młodych, na co zwracać uwagę, jak żyć. Jest to część budo, szkoły budo, także karate to nie jest tylko, tak jak już powiedziałeś, tylko sam trening, ale ta cała filozofia. I przekłada ona się też na całe życie, to jest filozofia życia. Ja jestem tego chyba żywym przykładem. Zaczynałem 40 lat temu karate w wieku 14 lat. No, miałem 13 lat jak zaczynałem, teraz mam trochę więcej, o 40. Także całe moje życie było z tym karate związane. Moja droga nieprzerwalnie przez 40 lat łączyła się z tym karate. I mimo tego, że jestem już wiekowym człowiekiem, startuję w zawodach, trenuję na równi ze wszystkimi. No i to jest część życia i myślę, że część młodych zawodników, którzy gdzieś zdawała ten egzamin, może też zrobić z tego swoją drogę życiową i podążyć ją tak, żeby nie zakończyć tego jednym egzaminem, ale żeby to była pasja na całe życie.